Portal Polska Mówi, Bogdan Ulka. Dzień dobry. Dziś gościmy u pani dr Krystyny Krzekotowskiej, wykładowczyni Uczelni Łazarskiego, specjalistki od prawa mieszkaniowego. Dzień dobry. Witam. Pani doktor, czy ta kobieta miała jakieś szanse, czy ma jeszcze jakieś szanse w zderzeniu z wymiarem sprawiedliwości, w zderzeniu z państwem? No, można powiedzieć, że na całej linii zawiodło tutaj i państwo, i samorząd, czyli gmina, miasto Wrocław, prawda? I jednocześnie również sądy wykazały się pewną znieczulicą. Bo w takim wypadku, gdy wchodzi w grę eksmisja osoby no, opisanej, 80-letniej, istnieje podstawa do orzekania o prawie do lokalu socjalnego. W określonych przypadkach przepisy nawet zobowiązują sądy, że sąd musi wydać rozstrzygnięcie o prawie do lokalu socjalnego. I ten przypadek podpada pod właśnie ten przepis. Niezależnie od tego, w każdej sytuacji sąd może rozstrzygnąć właśnie o takim prawie. Gdyby właściwie było skonstruowane prawo, bo tu właśnie jest wina ustawodawcy również, to w takiej sprawie przed sądem po stronie pozwanej, czyli tej osoby zagrożonej eksmisją, występowałaby jako interwenient uboczny gmina. Tak jak to ma miejsce we wszystkich innych państwach Unii Europejskiej. W Polsce ustawodawcy pomylił się powód z pozwanym i w przepisach jest powiedziane, że gmina wstępuje do takich spraw jako interwenient, ale po stronie powoda, czyli ma pomagać temu, który się domaga eksmisji, zamiast chronić tego zagrożonego eksmisją. No właśnie, gmina nie może pomóc? Może pomóc. Niezależnie od tego, już teraz nawet po wyroku, kiedy już klamka zapadła, prawda, bo myślę, że wyrok jest prawomocny, skoro już miała być egzekucja wykonana, to gmina w tej sytuacji ma trzy rodzaje możliwych form zadziałania. Po pierwsze, może z tą osobą zawrzeć umowę najmu na lokale, które znajdują się w tak zwanym mieszkaniowym zasobie gminy na czas nieokreślony. Może również ze względu na sytuację dramatyczną przyznać jej prawo do lokalu socjalnego. Taki lokal jest o tyle korzystny, jest to co prawda właśnie niestety w gorszym stanie technicznym, bo polskie prawo pozwala, żeby było poniżej standardu takie właśnie mieszkanie przeznaczone jako lokal socjalny. Ale korzystny jest pod względem czynszowym. Mianowicie czynsz jest, nie może przekraczać 50% czynszu opłacanego w innych zasobach komunalnych. I jeszcze jedna możliwość nie została tu wykorzystana. Gmina również może dostarczyć pomieszczenia tymczasowego. Każde z tych rozwiązań jest lepsze niż eksmisja do noclegowni osoby w wieku 80 lat. Mówimy, gmina może, ale w tym konkretnym przypadku gmina nie zrobiła nic, jak rozumiem. Czy istnieją jakieś siły zewnętrzne, które mogą skłonić gminę do takiego działania, do udzielenia pomocy? No jak najbardziej. No i między innymi właśnie to, że to dzięki odważnym dziennikarzom takie drastyczne przypadki są naświetlane, to natychmiast zmienia się wtedy, bo no wiadomo, że radni w gminie i tak dalej, oni zależą od wyborców, więc ich po prostu trzeba zawstydzać i w ten sposób zmuszać do działania, a niezależnie od tego właśnie wykorzystywać również instrumenty prawne, które tutaj być może nie zostały do końca wykorzystane, bo ta osoba w tym wieku może nie korzystała z pomocy prawnej, a w tej chwili może korzystać, bo jest ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej właśnie, która by ją objęła. I w związku z tym to jest tak wiele różnych niedopatrzeń, czy wielkie uznanie dla tych działaczy, którzy zdecydowali się na tak drastyczne, prawda, formę pomocy, czyli po prostu położenie się i ryzykowanie własnym życiem, bo to są bardzo niebezpieczne sytuacje, żeby zatarasować przejście i żeby mogła być wykonana tak drastyczna eksmisja. No w tym przypadku można powiedzieć, udało się, bo eksmisja została wstrzymana. Miejmy nadzieję, że do niej już w ogóle nie dojdzie. Ale jeszcze inne przypadki na pewno się będą zdarzać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była dr Krystyna Krzekotowska, znawczyni prawa mieszkaniowego, wykładowczyni Uczelni Łazarskiego. Dziękuję. Dziękuję.